Cześć, witam. Mówi Damian. Inspiracją do nagrania dzisiejszego materiału była nietypowa sytuacja, jaka wydarzyła się ostatnio u nas w gabinecie. Otóż odwiedziło nas troje pacjentów. Wszyscy oni szukali pomocy ze względu na ból w barku. Oczywiście przyczyny dolegliwości u tych pacjentów były różne, natomiast łączył ich jeden wspólny objaw. Był to objaw bolesnego łuku i właśnie dzisiaj i w tym nagraniu i w kolejnych trzech chciałbym zająć się omówieniem przyczyn oraz uszkodzeń, przy których objaw bolesnego łuku może być pozytywny. Mapa myśli, z której będę korzystał, jest dostępna, możesz ją ściągnąć, wydrukować. Znajdziesz ją w materiałach bonusowych na moim blogu. Jeśli w trakcie pojawiłyby się jakieś pytania, śmiało pisz do mnie. Ja odpowiem na nie jak najszybciej, naturalnie pod warunkiem, że będę znał odpowiedź. Zapraszam do oglądania. Objaw bolesnego łuku. Zastanówmy się najpierw, czym jest. Otóż definiowany on jest jako ból odczuwany w środkowym zakresie ruchu. Tak jak na tym rysunku widać, pacjent poproszony został o wykonanie aktywnego odwiedzenia ramienia i w środkowym zakresie ruchu zgłasza dolegliwości bólowe. Oznacza to, że inicjowanie ruchu odbywa się bez bólu. W środkowym zakresie pojawiają się dolegliwości, które ustępują. Pacjent jest w stanie wykonać ruch w pełnym zakresie ruchu. Klinicznie możesz też spotkać się z sytuacją, w której na samym końcu ruchu pacjent również powie, że pojawia się ból. By w tym przypadku stwierdzić, że masz do czynienia z objawem bolesnego łuku, musisz zaobserwować taką sytuację, że w środkowym zakresie ruchu, gdy pojawia się ból, on ustępuje, by wrócić dopiero w końcowym zakresie ruchu. Wtedy będziesz mógł powiedzieć, że masz do czynienia z objawem bolesnego łuku. Objaw bolesnego łuku oznacza zakleszczenie uszkodzonej tkanki. Do zakleszczenia tego dochodzi gdzieś w obrębie tych struktur stawu barkowego, czyli w obrębie guzka większego lub mniejszego kości ramiennej, wyrostka barkowego, więzadła kruczobarkowego lub stawu obojczykowo-barkowego. Najczęściej objaw bolesnego łuku pojawia się w trakcie testowania tych ruchów, czyli odwiedzenia ramienia, i może on się pojawić zarówno w trakcie unoszenia ramienia, gdy dominują aktywności koncentryczne mięśni, jak i również w trakcie opuszczania ramienia, gdy dominuje praca ekscentryczna mięśni. Co to oznacza? Może się pojawić taka sytuacja, że poprosisz pacjenta o uniesienie ramienia i on wykona ten ruch w pełnym zakresie bez bólu. Natomiast w momencie, gdy będzie opuszczać ramię, w środkowym zakresie pojawią się dolegliwości bólowe. I klinicznie będziemy tę sytuację tak samo interpretować, jak gdyby te dolegliwości pojawiły się w trakcie unoszenia. Częściej bolesne jest i pojawia się objaw bolesnego łuku w trakcie pracy koncentrycznej. Kolejnym ruchem, którym możesz zaobserwować objaw bolesnego łuku, będzie rotacja wewnętrzna ramienia. I analogicznie w środkowym zakresie wykonywania tego ruchu pacjent może zgłosić dolegliwości bólowe. Uwagi. Zwróć uwagę, by pacjent podczas wykonywania testu, podczas wykonywania ruchów, zachowywał płaszczyznę ruchu. Jeśli prosisz pacjenta o aktywne odwiedzenie, jeśli pacjent wie, że w środkowym zakresie może go boleć, czasem będzie uciekać ramieniem do przodu. Dlatego zwróć uwagę, by rzeczywiście w trakcie wykonywania ruchu zachowana została płaszczyzna czołowa. Jeśli w trakcie badania
zauważysz, że pasywne uniesienie lub rotacja wewnętrzna są ograniczone, to spróbuj zachęcić pacjenta, by pomimo bólu dalej pozwolił na wykonywanie ruchu. Dlaczego? Otóż klinicznie będzie to miało znaczenie, czy masz do czynienia z ograniczoną ruchomością barku, czy masz do czynienia z objawem bolesnego łuku. Dlatego ważne jest, by spróbować przekonać pacjenta, by w momencie, gdy pojawia się ból w środkowym zakresie ruchu, sprawdzić, czy będzie możliwe kontynuowanie tego zakresu i wykonanie ruchu w pełnym jego zakresie. Czy objaw bolesnego łuku jest objawem czy diagnozą? Otóż w piśmiennictwie możesz znaleźć takie opisy jak syndrom zakleszczenia, nazywany również impingement. On czasem jest dzielony na impingement podbarkowy lub podkruczy. Tak jak wcześniej zwróciłem uwagę, że objaw bolesnego łuku oznacza zakleszczenie uszkodzonej tkanki. A więc nie będzie to ta sama sytuacja klinicznie. Bolesny łuk świadczy o obecności jednego z wielu uszkodzeń. Jeśli badając staw ramienny swojego pacjenta zaobserwujesz obecność objawu bolesnego łuku, to nie jest to diagnoza. Konieczna jest dalsza diagnostyka różnicowa. Syndrom zakleszczenia nie wskazuje dokładnie, które struktury w którym miejscu wchodzą w konflikt. Dodatkowo, w przypadku badania testów oporowych, objaw bolesnego łuku będzie miał charakter objawu lokalizującego, ale o tym opowiem więcej, gdy przejdziemy do zaburzeń struktur kurczliwych, czyli do zaburzeń w obrębie mięśni, które mogą być źródłem objawu bolesnego łuku.